Siemano, siemano, słuchajcie, dzisiaj zajmę się Fireblade'em, muszę wymienić kranik. Do zamówienia mam jeszcze regulator napięcia, bo niestety w Hondach potrafi to jakiś czas siąść. Nie wiem, jaki w ogóle kupić, czy ten lepszy, czy po prostu taki średniawy. Słuchajcie, jakieś pół roku temu, znaczy w wakacje, nie, zamówiłem kranik z Allegro, dałem za niego chyba tam, nie wiem, stówkę z przesyłką, nawet nie rozpakowywałem jeszcze. Muszę zobaczyć w ogóle, czy to uczciwy sprzedawca, co on tam w ogóle mi sprzedał. Pokleiłem po prostu stary i na starym jeździłem, no ale niestety wyciek taki był, że przy końcu sezonu zobaczyłem, że po prostu do zera paliwo gdzieś tam zleciało, nie? Nie było tego widać tak w codziennym użytkowaniu, że gdzieś tam kapie, ale po prostu no, trzeba go wymienić. No i muszę jeszcze wymienić regulator napięcia. Nie wiem, jaki kupić, czy po prostu drogi. Kiedyś płaciłem za niego prawie 800 i mówił mi mechanik, że po prostu lepiej, żebym wziął lepszy. No nie wiem, teraz trochę potaniało to. Do Fireblade'a części dostaniecie praktycznie wszystkie na Allegro. No i na Gmoto też, nie? Tam właśnie z Gmoto muszę poszukać jakiegoś dobrego. Regulatora napięcia. Ten stary mam wymontowany, tak on wygląda. Przejdę teraz do paczki, zbiorę cały ten zbiornik, postaram się założyć kranik nowy, no ale jeszcze to mi jest potrzebne. Wiecie co, jak sprawdzaliśmy, wtyczkę trochę się przegięło i on działał, tak? Ale nie wiem, czy to po prostu coś mam z wtyczkami, nie halo, czy w ogóle on po prostu jest do luftu. Paczuszka! Paczuszka, paczuszka. Kranikiem. Oczywiście to jest kranik używany. No kurde, po pół roku, żeby paczkę rozpakować z Allegro, nie? No to jest po prostu niebywałe. Nie? A jednak. To jest twoja przesyłka. Uśmiechnij się. Kurde, no uśmiechnę się. Tym bardziej, że potrzebuję już teraz tego kranika. Samo się nie dowiezie. Krótka piłka. I mam się uśmiechnąć. No i się śmieje. Może jak tam kurde będzie co inne niż ten kranik. Dużo odwijania. Ale patrzcie, przez całą zimę aku trzymało. No na szczęście nie ma paliwa, bo wszystko wyciekło, także nie będzie problemu, że po prostu gdzieś tam paliwo zgubię, że będę musiał się martwić, że coś tam mi ucieknie tego paliwa. Zawsze oszczędzałem paliwo, bo pamiętam jako dzieciak to tego paliwa nie było. O każde pół litra, 100 gram człowiek walczył, żeby tylko nalać, żeby jeździć. Tak to było, nie? Było paliwo na kartki kiedyś, nie? Ja jeszcze te kartki to pamiętam, nie? To były czasy, ja pierdzielę, słuchajcie, mieszanka. No, czyli tu potrzebuję 10 i 12. Jeszcze tak przypadkowo znalazłem taki zestaw, nie wiem, ja sobie go kiedyś wyszykowałem chyba na wyjazdy. Czyli tak, kombinerki. Taki klucz, imbus, śrubokręt krzyżowy, płaski, no, grzechotka jakaś, nie wiem, chyba tam 10 i 12 wyrzuciłem. Jeszcze znalazłem kanister z tym, z paliwem, także będzie można od razu zalać i sprawdzić, czy jest jakiś wyciek, czy nie. Ale powiem wam, z tej opony jestem naprawdę bardzo zadowolony, jakby ktoś chciał do ścigacza, dużo jeździ i by chciał naprawdę dobrą, klejącą oponę, to polecam właśnie tą oponę, tylko jak ona się nazywała, to ja już teraz nie pamiętam. S22 Bridgestone. O, ja tak mocno skręciłem. Ale wiecie co, no kurczę, fajnie się gumuje tą fajerką. Co prawda ja tam z pierwszego biegu, zawsze, jak kiedyś gumowałem, to z pierwszego biegu. Fajnie wchodzi. Ale mi się wydaje, że już ten regulator napięcia już wcześniej coś szwankował, bo raz dostawała mocy, potem jakoś słabła i to też może być właśnie przyczyna tego
regulatora napięcia. Zara, panie. Ciekawe, czy zdążę to wszystko porobić, czy mnie czasami na obiad nie zawołają. Powiedzą, ty, jak tak długo siedzisz w tym garażu? Dawaj tu na obiad. Ale powiem wam, to jest bardzo przydatne, nie? Tutaj jak ostatnio jeździłem, to tutaj plecak montuję, nie? W tej siatce. No to jest po prostu z plecakiem latać, nie? Ścigaczem i zrobić po 500 km w ciągu dnia, 600. To jest bardzo słabe, nie? No ale mam. Powiem wam, że to kupiłem w 2013 roku razem z tym Fireblade'em. Zresztą w Bydgoszczy u Tomka w sklepie. To nie pamiętam, jak to było. Tu trzeba chyba to odkręcić. Muszę sobie przyświecić, ale na pewno to jest tutaj gdzieś na śrubokręt. Nie, na krzyżaka. Czyli dobrze pamiętam. Na taką wtyczkę potrzebuję właśnie ten regulator napięcia. 6-pinowy. Muszę odpiąć teraz te węże. On nie lubi chyba jak z kamerą tutaj jestem, muszę wyłączyć ją dwoma rękoma. Generalnie do ściągnięcia baku nie trzeba tego wykręcać. Wyciek miałem tutaj. Ja myślałem, że tutaj na tej uszczelce, ale nie. To rozkręciłem, było wszystko dobrze. Tutaj się rozszczelniło, a to jak widzicie jest nierozbieralne. To jest zanitowane. Wygląda to jakby to było na imbus, ale to jest zanitowane fabrycznie. Jak to się rozszczelni, to po prostu nowy kolejnik musi być. W ogóle Fireblade to jest wdzięczny motocykl, nie? Czy wymiana klocków, czy wymiana filtra olejowego, wymiana oleju. Proste serwisowe sprawy, które każdy może zrobić w garażu. No w ogóle to muszę wam jeszcze powiedzieć, że Fireblade to już jest zwierzę na wymarciu. Trzeba było się trochę pobawić. Się udało. Tutaj mamy wyjście na kranik. Wszystko pasuje. Ciekawostka. Wiecie, ile lat temu była ta bateria ładowana? Jak tylko otworzyli u nas Lidla 10 lat temu. Może tam raczej się słabo będzie, żeby coś odkręcić. Ale w tym Parkside zobaczcie, jak długo bateria starcza. O, tu jeszcze latarkę widzę, nawet nie zauważyłem, że tu mam latarkę. No i muszę wam powiedzieć, że założyłem węże pod piołem. No i generalnie to jest lipa, a lipa jest dlatego, że po prostu kranik się nie obraca, nie? Czyli nie ma rezerwy, nie można go zamknąć, po prostu jest w jednej pozycji. Widzicie? O, ruszył się. O, skubany. O, kłamałem was. Ale naprawdę nie chciał się ruszyć. Działa. Działa. Paliwo nalałem. Teraz tylko patrzeć, czy coś nie cieknie. Po prostu chyba paliwa dostało i się musiało rozruszać. Zastane było. Naprawdę, nie mogłem tego ruszyć. Ale jest. Dobrze. O, i nawet są trzy pozycje. Dobra. Widzicie, nie mogłem przekręcić. Poszło. Czyli musiał po prostu paliwa dostać. Wojeny. Nie wiadomo kiedy. Kiedy to ten kranik był podpięty. Cieknie chyba. Mi się wydaje, że cieknie. Nie wiem, ja już przewrażliwiony jestem. Czyli gościu sprzedał mi cieknący kranik. No kapie, pewnie. Ale dobrze, jeszcze sprawdzę, bo może faktycznie to kapać z tego.
Nie wiem, czy mi się uda tak ładnie podejść i zobaczyć, pewnie bez kamery. Ale w każdym bądź razie jest lipa, a miało być tak fajnie. Czyli kurde, powiem wam, że jak się kupi, to trzeba od razu rozpakować, podłączyć, sprawdzić, czy to jest w ogóle dobre, czy to jest złe. Bo teraz to co ja gościowi napiszę, że to panie, po pół roku wymieniłem kranik i się okazuje, że cieknie, nie? Tak samo jak tamten. No ale co zrobić? Dobra, jeszcze sprawdzę, może to będzie. To nara. Wołają mnie już na obiad. Trzymajcie się, hej.